Same osiedla, z tego co zauważyłem, bywają niebezpieczne. Na przykład wracamy sobie przez osiedle, nagle wyskakuje drap i ma dla nas zazwyczaj pytanie lub zagadkę. Pytania lub zagadki dzielimy na proste i skomplikowane. Pytanie proste to na przykład takie... przepraszam, czy chcesz w ryjo? Oczywiście z grubsza wiemy, co odpowiedzieć. Ale badania dowodzą, że właściwie odpowiedź nie ma specjalnego znaczenia. Natomiast przy pytaniach prostych nie ucierpimy psychicznie. Gorzej, jeśli trafimy na tak zwaną zagadkę skomplikowaną. Teraz właśnie taka sytuacja. Proszę sobie tylko wyobrazić, że wracam wieczorem przez ciemne osiedle. Ej, mały puszysty, chodź tutaj! Chodź tutaj, powiedziałem! No, co się gapi? Chodź tutaj! Stawaj tu! Masz, bierz! Co to jest? To jest coś od serca, bierz! Nie wezmę czegoś tam od serca, to musi być coś konkretnego! To jest coś konkretnego! To sprawa honoru. Bierz, bo sieknę z bani. Ha, honoru! Dobra, wezmę dwie. Nie mam dwóch, mam jedną, bierz jedną! Ale co to jest? To coś. Może ci uratować życie, bierz, bo kosa w brzuch! Biorę, uratuje mi to życie! Honorowo oddaję krew, bo wiem, że to komuś może uratować życie.